Dobra, dzisiaj jesteśmy w Me-262 Schwalbe, czyli pierwszym samolocie odrzutowym produkowanym przez Niemców podczas II wojny światowej. Dzisiaj też widzicie, nie lecimy w DCS-ie, tylko w symulatorze IL-2 Szturmowik. No i jesteśmy za sterami tej legendarnej maszyny. Naszym zadaniem dzisiaj jest znalezienie i zniszczenie jak największej ilości bombowców za pomocą oczywiście naszych działek. Nasz samolot to Messerschmitt 262 w wersji A, czyli jest to wersja z czterema bodajże karabinami 20 mm, jeżeli się nie mylę. Pamiętam, że była jeszcze druga wersja z takim długim działem 50, natomiast no jej tutaj niestety nie mamy. Byłoby co prawda fajnie, gdyby tak było. Pytaliście też o Szturmowika, więc stwierdziłem, że może i nagram coś z tego. Tym bardziej, że bardzo mi się podoba Me-262, sama w sobie ta maszyna. No jest to po prostu bardzo piękny odrzutowiec, kultowy. Myślę, że jeżeli Niemcy troszeczkę szybciej by go tutaj wprowadzili, no to może by ta wojna troszeczkę inaczej wyglądała. Takie trochę tylko moje spekulacje głupie. W każdym razie, no dobra, kierujemy się mniej więcej w kierunku, gdzie te bombowce będą. Prawdopodobnie obok nich będzie też jakaś eskorta, więc będzie trzeba nie dać się zestrzelić. I tu też myślę, że zastosujemy taktykę walki boom and zoom, czyli po prostu lecimy wysoko, lecimy potem szybko w dół na cel, strzelamy i szybko uciekamy. Jednak jako, że to był pierwszy odrzutowiec z II wojny światowej, to te prędkości są duże. W tym momencie climbujemy i lecimy ponad 600 na godzinę. I tak naprawdę jak będziemy dive'ować, czyli lecieć lotem nurkowym na cele, no to te prędkości mogą tak naprawdę przekroczyć nawet 800 chwilami, czyli bardzo szybko. Wręcz nawet dwukrotnie szybciej niż niektóre zwykłe śmigłowe samoloty. IL-2 graficznie myślę, że bardzo ładnie wygląda. Co prawda przy ziemi te tekstury są troszeczkę gorsze. Natomiast no tutaj wysoko myślę, że nie odstaje jakością za bardzo DCS-owi czy BMS-owi. IL-2 Szturmowik też ma bardzo dobrze odwzorowany model zniszczeń. Ogólnie ma dużo lepiej zrobione samoloty drugowojenne niż DCS. Jedyne co DCS ma, czego nie ma Szturmowik, to klikalne kokpity. Tutaj niestety nie możemy niczego kliknąć. Dużo rzeczy tutaj możemy operować tak naprawdę skrótami klawiszowymi. Będę musiał sobie wskoczyć w BFA-109 i porównać, jak wygląda w porównaniu do tego DCS-owego. Okej, widzę tutaj chyba formację bombowców już przed nami. Tak się zagadałem, że to ci nie zauważyłem. Okej, widzę kilka grup jakichś i coś jest z tyłu. Nie wiem tak naprawdę, gdzie będą tutaj myśliwce broniące ich. Także będziemy musieli się tutaj jakoś przekraść. Myślę, że ci z tyłu to są myśliwce. Osłona, tutaj takie przed nimi to bombowce. No tak naprawdę musimy zniszczyć ile się da. Nie ma tutaj określonej ilości. Dlatego zaczął sobie lecieć wysoko, wysoko, wysoko. Okej, dobra, czyli to przed nami to jest chyba właśnie formacja bombowców, 4 sztuki. Nie widzę dokładnie po ile tych bombowców tam jest. A to z tyłu to sobie chyba właśnie tutaj jakieś myśliwce. Z tej odległości nie ma opcji, że będę wiedział co to jest. Okej, wydaje mi się, że myśliwce zakręcają w naszym kierunku, ale one mnie za bardzo dzisiaj nie interesują. Musimy tutaj tak naprawdę wykorzystać prędkość naszego Me-262 i nie da się trafić tym myśliwcom. Więc dobra, skierujemy się tutaj na bombowce. 600 na godzinę przyspieszamy. Musimy robić ataki boom and zoom i tak naprawdę tutaj nie dawać się zaatakować im. Oni mnie nawet nie dogonią raczej. Absolutnie chyba nic nie trafiłem. Ale to nie problem, lecimy 800 na godzinę. Więc sobie po prostu zawrócimy tutaj. Nie chcę takiego mocnego zakrętu robić, żeby tutaj te myśliwce nie miały szans mnie dogonić, chociaż i tak powoli mnie doganiają. Ale oni to se mogą, jak widzicie. I z powrotem teraz na bombowce się skierujemy. Trochę zwolniłem, bo do 500 na godzinę. O, nawet nie mogą tu climbować, gdzie ja. Co tam panowie? Brak mocy silnika was dobija? No dobra, w każdym razie kierujemy się tu na bombowce. Lecą w dół, też się rozpędzamy, więc tym bardziej nas nie dogonią. A jeszcze teraz wytracili energię, climbując za nami. Okej, teraz może się uda za jednym zamachem zniszczyć kilka tych bombowców, byłoby bardzo fajnie. 700 na godzinę, to jest dopiero prędkość. Jak na drugą wojnę światową, no to nie ma podjazdu. Okej, ustawimy się tutaj fajnie. O, strzelam do nas. Okej, dwa bombowce z głowy.
i z powrotem w górę. Tak zwany boom and zoom. A gdzie są myśliwce? Gdzieś z tyłu pewnie. Okej, czyli dwa bombowce są chyba włączone z walki. Myśliwców nie widzę nigdzie. Okej, trochę za bardzo zwolniliśmy, ale też skrębolowaliśmy dość mocno. Okej, ten jeden się wraca do bazy, więc dobra, on tutaj bomb więcej już nie zrzuci. A myśliwce zostały gdzieś w tyle, tam są. I nic nie są nawet w stanie zrobić. Okej. Nie trafiłem. Oj, tutaj nawet nie mają co zrobić. Skierujemy się tutaj na resztę. Już po drodze jak lecimy. O, strzelają do nas. Lekko oberwaliśmy. Uuu. Leciutko oberwaliśmy niestety. Mamy dziurę w kokpicie. A więc te bombowce się troszeczkę bronią. Powrotem sobie sklejmujemy bez problemu. Mamy jeszcze trochę amunicji. Silniki są w normie. Więc chyba nie dostaliśmy po niczym ważnym. Okej, bombowce są tutaj. Jak tam prędkość? 400. Trochę zwolniliśmy za bardzo. Ale to nie problem. Polecimy teraz na Hedona. Staramy się tutaj jeszcze dojechać te bombowce tutaj, co są. Tam gdzie są z tyłu dalej te myśliwce, więc też trzeba będzie uważać. Okej, jeden dostał. Nie mam jakiejś super celności, jak możecie zauważyć, ale to tak naprawdę jest mój pierwszy lot w Me 262. I no, tą prędkość jest trochę trudno okiełznać i przy okazji jeszcze trafić przeciwników. Okej, ten jeden się odłącza, czyli wraca do bazy, jest uszkodzony. Albo w ogóle spada, nie wiem co on robi. Okej, tu jest jeszcze jeden bombowiec, samotny. Okej, spróbuję zaatakować tego tutaj z tyłu. Gagatka. Okej. O, dostajemy. Wejdować będzie trzeba. Trzeba i wejdować leciutko. No dobra, końcówka pocisków, zrobię jeden ostatni przelot i będę wracał do bazy. Już trochę rozpędziłem, ale teraz znowu będę musiał podklejmować. Nadzieję, że tutaj pode mną mnie aż tak bardzo nie ostrzelają. W sensie pode mną, pod nimi. Też trochę będę musiał zwolnić przez to. Okej, jeszcze nie strzelają, cholera. Trzeba będzie evading manuwa robić. Okej. Skończyłem się amunicja właśnie. No i dobra, zniszczyliśmy... Ile? 4? 5? Nie pamiętam już ile. W każdym razie dajwuję w dół, żeby nabrać prędkości. Trzeba nabrać prędkości, żeby te myśliwce nas nie dogoniły. Też dostaliśmy dość mocno od bombowców. No i mamy tutaj niebitą dziurę w owiewce. No dobra, lecimy 900 na godzinę prawie, więc tutaj raczej żaden z nich mi nie dogoni. No dobra, misja zakończona sukcesem. Jeszcze tylko wylądować i będzie super. Tutaj przed nami mamy Düsseldorf. Jesteśmy aktualnie nad Niemcami. Nie pamiętam, czy to wspomniałem na początku, czy nie. Myślę, że teren tutaj w Sztormowiku bardzo ładnie wygląda. Miejscami nawet ładniej niż w DCS-ie, muszę przyznać. Nie no, miasto to bardzo ładnie wygląda, tekstury są fajne. Bardzo ładnie to wygląda z powietrza, muszę przyznać. No i też duży plus tej prędkości. To, że z punktu A do punktu B tak naprawdę przemieszczamy się bardzo szybko. Okej, dobra, widzę lotnisko. Przejdziemy sobie nad nim i zrobimy coś takiego, co robili piloci, że machali skrzydłami tyle razy, ile udało im się zdobyć tak naprawdę trafień, zniszczeń. Też będę już powoli zwalniał. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I damy sześć. No i dobra. Będziemy sobie już tutaj powoli wytracać prędkość. Akurat w Me 262 nie jest to jakieś trudne, wystarczy ostro zakręcić. Okej, 400 na godzinę, podwozie w dół. To też się zacznie dość mocno spowalniać. Klapy sobie zacznę do połowy obniżać.
Ok, opuszczamy klapy na pełny. Tak się jeszcze nieco rozpędzamy, ale to nie problem, sobie na zakręcie zwolnimy. Też chyba jest wiatr leciutki. Myślę, że to nie będzie takim problemem. Dobra, dam trochę mocy. Jeszcze trochę mocy. I schodzimy z mocy. No i touchdown mamy. Szczerze, panie przedziemiony, hamulec. Leci drugi Schwalbe. To jest Schwalbe? Leci drugi. No dobra, to było tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę. A jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Zachęcam również do napisania komentarza, jakie maszyny w szturmowiczku chcielibyście zobaczyć. No i też co sądzicie o tym materiale, troszeczkę odskoczę od DCS-a. Ale tradycyjnie, mam nadzieję, że wam się spodobało. I już nie przedłużam, cześć, cześć i do usłyszenia.